Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj ze swojego ogrodu, ale jako, że będę mówił o roślinie, która nie występuje w nim, pozwoliłem sobie wyłączyć nagrywanie wideo. Dzisiaj chciałem powiedzieć o nowym inwazyjnym gatunku niebezpiecznego barszczu, który potencjalnie może w Polsce się pojawić. Początek lata to zawsze okres, kiedy media. Dużo piszą o barszczu sosnowskiego i pokrewnym do niego bardzo podobnym barszczu mantegaziego. Są to dwa gatunki gigantycznych roślin zielnych dorastających do trzech a nawet czterech metrów, które pochodzą z Kaukazu i ich działanie polega na tym, że zawierają furanokumaryny związki, które działa, uczulają nas na światło, jeśli Dotykając tej rośliny albo nawet zbliżając się bardzo blisko, gdzie te, gdzie te substancje się unoszą w powietrzu, są wydzielane przez tę roślinę, wejdziemy z nimi w kontakt. No to potem pod wpływem światła pojawiają się bardzo silne i niebezpieczne oparzenia słoneczne. Jakiś czas temu udostępniłem kilka filmów o rozpoznawaniu barczu sosnowskiego. Natomiast wracam do tego tematu, dlatego że ostatnio pojawił się jeden duży okaz barszczu sosnowskiego w Krośnie, przykładce Zakochanych. I ja tam pojechałem, pooglądałem go. Część mediów donosi, że jest to barszcz Mantegaziego. To nie jest ważne, bo to jest bardzo podobny gatunek. Barszcz Mantegaziego ma po prostu trochę węższe odcinki liści. Mają podobne właściwości zresztą. Natomiast tak sobie pomyślałem, że warto jeszcze powiedzieć, że jest trzeci gatunek który ma podobne właściwości uczulające, a jest um, obecnie w fazie rozprzestrzeniania w Europie, jest to barszcz perski. Barszcz perski pochodzi z terenów od Iranu po Kaukaz. Jest używany w ogóle jako przyprawa w Iranie. Um, Używane są owoce o takim trochę anerzowym posmaku. Miałem okazję tego barszczu perskiego próbować. Smakuje podobnie jak sproszkowane owoce naszego barszczu zwyczajnego. Natomiast w niektórych krajach się pojawił. Wykazuje ekspansję w Skandynawii w okolicach miasta Tromso szczególnie, ale w ogóle w różnych krajach skandynawskich był notowany i z tego co nasze ministerstwo umieściło na mapie, pojawił się także w Estonii, Czechach i na Węgrzech. W Polsce jeszcze nie notowano ognisk rozprzestrzeniania jest hodowany w bardzo nielicznych instytucjach e, e, naukowych w Polsce. Gdy oglądałem go w ogrodach botanicznych, to wyglądał rzeczywiście bardzo podobnie do barszczu sosnowskiego. Ma jednak zasadniczą różnicę. Jest to barszcz, tak zwany polikarpiczny. To oznacza, że on może wie przez wiele lat owocować i kwitnąć. Jest więc bardziej niebezpieczny, bo barszcz sosnowskiego i barszcz mantegaziego po wydaniu owoców zwykle zamierają, podobnie jak agawy, czy jak dzika marchew, czy jak wiele roślin dwuletnich innych, bo jest dwuletni, co też oczywiście w pewnym sensie mogłoby ułatwiać walkę, natomiast tak naprawdę, jeśli kosimy barszcze sosnowskiego, walczymy z nimi, to one będą próbowały odrosnąć. Teoretycznie jednak można sobie wyobrazić sytuację, że po prostu... Doprowadzamy do zaowocowania barszczu sosnowskiego i skrzętnie zbieramy wszystkie nasionka. Tylko, że w praktyce jest to prawie niemożliwe, a przy zbieraniu jeszcze może się okazać, że też porozprzestrzeniamy go dalej. Także skuteczniejsze jest po prostu ciągłe wykaszanie, wykopywanie, opryski czy wypas kozami, bo kozy chętnie ten gatunek jedzą. Natomiast barszcz perski jest polikarpiczny. Podobnie jak barsz zwyczajny, rosnący na naszych łąkach, czyli jest po prostu byliną, która, która odbija i w kolejnym roku znowu kwitnie i owocuje. W związku z tym jest trudniejszy do wytępienia. Chodzą jakieś słuchy, że jest trochę mniej uczulający niż barsz sosnowskiego, no ale nie ma konkretnych badań dotyczących tego. Także może się okazać, że jest to. Nie tak groźny gatunek, ale jednak inwazyjny. Nasz basz zwyczajny też zawiera furanokumaryny, podobnie jak dziki pasternak, czy w ogóle jak pasternak, jak seler, ale te ilości, czy rodzaje tych furanokumaryn są mniejsze i po prostu mniej groźne i dlatego no, raczej nie obserwuje się jakichś poważnych odczynów po kontakcie z barszczem zwyczajnym. Kiedy kilka lat temu prowadziłem swoje badania etnobotaniczne w Gruzji, na Kaukazie, byłem też w miejscach, gdzie ten barsz Sosnowskiego, ten najbardziej inwazyjny w Polsce, najszerzej rozpowszechniony występuje. No i tam ludzie sobie po prostu jakoś z nim radzą, Przyzwyczaili się, że on rośnie na skrajach pól, na łąkach, noszą długie spodnie, starają się go po prostu go nie dotykać. Oczywiście on tam, w tym swoim naturalnym środowisku, nie tworzy takich wielkich łanów, bo tutaj, w Europie Środkowej, jest silnie inwazyjny. Tam po prostu rośnie no wszędzie, ale to są to raczej pojedyncze osobniki, czy powiedzmy po kilkadziesiąt osobników, koło siebie. No więc podsumowując, przygotujmy się na możliwą inwazję kolejnego, trzeciego gatunku. Barszczu z terenów pogranicza Europy i Azji. A w przyszłości zobaczymy, jeśli się pojawi, jakie on ma działanie. A tak dla porządku na zdjęciu, tutaj prezentuję barszcz Sosnowskiego, bo akurat nie miałem dostępu do dobrych zdjęć barszczu perskiego. Ale są bardzo podobne.